punkt przełomowy nastąpił w momencie, kiedy planeta została tak podgrzana, że nie można było powiedzieć, że którekolwiek miejsce na Ziemi nie ma rajskich warunków. Gówno prawda, getting, bang, spieprzać z reklamami. Podgrzewacze, planeta została podgrzana tak bardzo, że na najzimniejszym miejscu na Ziemi, najzimniejszym miejscu na Ziemi, czyli na zwrotniku, wcale nie na biegunie, tylko na zwrotniku, w nocy zimowej. No to zawsze na którymś zwrotniku jest zima. Kiedyś się zaczyna. Kiedyś jest, kiedyś w którymś momencie jest jej środek. I w tym momencie, kiedy na zwrotniku w najzimniejszym momencie nocy zimowej temperatura osiągnie nieznacznie więcej powyżej zera. Trzy, pięć, dziesięć. W tym momencie będzie to takie miejsce, taki moment, o którym nie będzie można powiedzieć, że jakiekolwiek miejsce na Ziemi nie ma rajskich warunków, to znaczy lepszych niż mogą być. Ponieważ w tym momencie, kiedy tam będzie tak, że będzie można przeżyć na dworze bez ubrania, bez ochrony noc i nie zamarznąć, to jak gdyby ten bilans energetyczny Ziemi zostanie sprowadzony do takiego momentu, kiedy tyle wchodzi, żeby jeszcze się dało żyć, a reszta musi być chłodzona. I w tym momencie ten punkt przełomowy będzie taki, że trzeba będzie zacząć wyłączać rozpowszechnianie energii po Ziemi, zacząć zmniejszać jej ogrzewanie sztuczne. Czyli jeszcze wszelkiego rodzaju grzejniki w tych miejscach, które na Ziemi są chłodniejsze. Czyli choćby na biegunie. Okaże się, ile jest wtedy stopni w najcieplejszym momencie lata na biegunie. To pewnie się daje wyliczyć. Dwie skrajności na Ziemi. I między tymi dwiema skrajnościami balansujemy. W tym momencie trzeba będzie zacząć wypośrodkowywać bilans energetyczny Ziemi.